Akacjowa 38, odcinek 171, Celia nie wierzy, że nie jest w ciąży. W 171 odcinku telenoweli, Akacjowa 38, Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Akacjowa 38, odcinek 171, emisja 6 września 2023 roku o godzina 18:45 w TVP2. Leandro wspiera Germana, który został aresztowany. Jego adwokat ma pewien pomysł, jak go uwolnić. Ale jest on dość kontrowersyjny i Leandro obawia się, że German się na to nie zgodzi. Fabiana i Guadalupe opiekują się Cassidą. Dziewczyna chce jak najszybciej wziąć ślub z Pablem. Leonor pomaga jej w przeróbkach sukni ślubnej. Celia nie chce uwierzyć lekarzowi, że nie jest w ciąży. Servando szykuje się do zawodów gimnastycznych. Zamierza rzucać oszczepem. A żona szyje mu stosowny strój. Manuela i Justo docierają do domu Serafiny. Akacjowa 38, odcinek 172, German odtrąca pomoc adwokata. W 172 odcinku telenoweli, Akacjowa 38, German chce się bronić w sądzie. Akacjowa 38, odcinek 172, emisja 7 września 2023 roku o godzina 18:45 w TVP2. Filip wciąż dochodzi do zdrowia, ale wypytuje o Celię. Trini postanawia powiedzieć mu prawdę. Manuela i Justo wracają do domu. Casilda źle się czuje. Martwi się, że może stracić dziecko. German chce się bronić w sądzie, mówiąc prawdę. Kajetana udaje dobrą przyjaciółkę sąsiadów, żeby zyskać ich przychylność. Servando jest pod wrażeniem tego, jak trenuje Lolita, która też chce rzucać oszczepem na zawodach. Leonor i Pablo rozmawiają o swojej przyszłości.